No, to jest właśnie moje solarium. Ja je urządziłem tak na początku roku. Fajnie było, tylko teraz tak zimno jest trochę, nie? I ludzie nie chcą przychodzić, a wziąłem ten swój interes w swoje ręce i jak pan prezydent mówił, i tak koleżanka plastyczkami tu zrobiła te palmy takie ładne, reflektor wisi, że słońce niby świeci, nie? I tak w lesie to jeszcze ludzie przychodzili, bo na tarasie się opalali, nie? A teraz tak nie przychodzą. Nie wiem, dobry jest reflektor, nie? I tak no, nie przychodzą, a te palmy, że tak było jak w Afryce jest. Przepraszam, tak kaszle, nie? Ale się dawno opalałem tutaj tak trochę. No bo zimno jest. Ci ludzie nie przychodzą i ja nie mam na węgiel, nie? Żółwia miałem, mi tu biegał. No, że jak to żółw, łaził tam, gdzie biegał, to nie zając jest przecież, nie? Ale tak zimno było i zdech. Ja go ugotowałem i zjadłem. No, zastanawiałem się nad tym, jak ludzi przyciągnąć przecież, nie? I reklamy dałem do gazety i plansze przy drodze wkopałem w ziemię, że piasek będzie nasypany. Nawet pomarańcze chciałem ludziom dawać, jakby ktoś przyszedł się opalać. Bo ludzie to tak myślą, że z solarium i chodzą do tych z ultrafioletowymi lampami, a z tego jest rak skóry. A ja mam dobre lampy, żarówki mam z Polamu. 3 dni temu był ostatni klient. Taki starszy pan przyszedł. Oczko puścił. Powiedział, panie tatku, pan zamknie drzwi. Nie? A potem się okazało, że on pod płaszczem to goły był. Ja tak myślę, że on się chyba nie chciał opalać. I tu bardzo przychodzili tacy ludzie też. Kobiety przychodzą i też się chcą opalać, ale ubrane są. I wychodzą, bo zimno jest. Ja nie wiem, ja tak w zimie myślę, że może zrobię taki nowy pomysł, że to nie będzie solarium. Tylko ośrodek wypoczynkowy dla gruźlików, bo Zielona Góra ma bardzo dobre powietrze i na górce jest, nie? Tu jest ciśnienie rzadsze, ono wysysa powietrze z płuc i bakterie. Ja zapraszam bardzo do mojego solarium. Ja kupię nowego żółwia i ten piasek nasypię. I jak palm jest za mało, to trzecią jeszcze zrobię. Tylko ja proszę przychodzić, bo ja jestem taki biedny, nie? I nie mam za bardzo na jedzenie. Za lokal muszę płacić. Może podatki. Smutno, nie? Żona powiedziała, że nie chce mnie zdać. Wyjechała stąd. A przecież jak ktoś się zimą opali, to może potem powiedzieć, że był na Wyspach Kanaryjskich albo gdzieś, nie? I to takiego milionera wyjdzie. Ja nie wyszedłem. Taki ten kapitalizm. Ja nie powiem co.